Witam wszystkich w This War of Minds, z tej strony Czaberdach. Ciągle odbija mi się czkawką padnięty dysk twardy, więc będziemy musieli spróbować od nowa, ponieważ tak jak już wspominałem niejednokrotnie, po prostu padły mi wszystkie odcinki, które nagrałem sobie do przodu, więc nie miałbym okazji wam zaprezentować ich, ani zrobić żadnego skrótu, co takiego uczyniłem w tym czasie, który mi przepadł i nie widzielibyście tego, więc zacznijmy od nowa. Nie jest to minus, absolutnie nie jest to minus, ponieważ od tego czasu zdobyłem troszkę umiejętności, wiedzy na temat jak w to grać i zdecydowanie będzie to wyglądało lepiej. O, i zaczynamy tak w ogóle z jakąś nową ekipą. Tego gościa nie pamiętam. I to chyba nie jest Katia. Bruno, to na pewno jest Bruno. No dobrze, okej. Aricja skrada się po cichu. Wyszkolony w walce. Oraz dobry kucharz. Dobry kucharz oczywiście, że się przyda. O, trochę by się na pewno przydał inżynier. Jakie popełniałem błąd? Na pewno popełniałem jednym z błędów, który popełniałem... Było... Bruno, ty też będziesz coś robił. Na przykład przeszukaj to. Zbyt częste kradzenie powoduje, że nasza ekipa zaczyna być w dołku psychicznym, ponieważ okrada ludzi, którym mogłoby być potrzebne, co żeśmy zabrali. I później trzeba wielokrotnie prowadzić różnego rodzaju... wielokrotnie prowadzić rozmowy, by nasza ekipa wracała do psychicznej normy. Bruno, to ty poleć na górę, otwórz te drzwi. Również zabij... A ty, Arika, gdzie idziesz? Tu... Wielokrotnie również... popełniłem dwa zabójstwa, co spowodowało jeszcze większy dołek psychiczny. Oczywiście, że bierzmy wszystko. No i właśnie, i skutki tego były widziane przez was jako potrzeba długiego gadania, ratowania psychiki naszych ludków, zamiast tworzenia coś w domu sensownego, budowania czy przygotowywania chałupy pod przetrwanie, pod surviving w tych ciężkich czasach. O, świetnie, znaleźliśmy... Wytrych. Znaleźliśmy wytrych. Genialnie. Ci tu będą kopać w śmieciach. O, mamy wytrych, ale... Na razie, tak jak w poprzednich etapach, wstrzymam się z wytrychami. Na razie, powiedzmy sobie szczerze, że... O, jeszcze tu szafa. Do cholery jasnej. No nic, przekupujmy się. Wytrychy będą mi raczej służyły do wypraw w inne rejony. A tutaj zacznę otwierać, jak zdobędę łom. No właśnie, to był pierwszy błąd. Zbyt częste kradzieże, zbyt częste zabójstwa. Dobrze, możecie sobie poczytać troszkę palaczka. O, dobrze wiedzieć. Warto na takie drobne rzeczy zwracać uwagę również, że ktoś pali. Palacz również. Do cholery, Bruno też jest palaczem. Dokładnie, czyli fajki będą im jednoznacznie potrzebne. Te drobne rzeczy, ich komentarze również są niesamowicie potrzebne, że zjadłbym coś, ty stwierdzasz, nie zjesz jeszcze. No i zaczyna się dołek, bo nie odpowiedziałeś na komentarz, na sygnały, które dawała ci dana postać, więc no właśnie, bierzemy wszystko oczywiście i może zacznijmy coś już robić. Myślę, że to byłoby sensowne. Mianowicie, na pewno bym zaczął od łóżka.
Zacznijmy sobie od łóżka i łóżko ustawmy tak, na dole. Dlaczego by nie? To jest obszerny pokój, w którym zmieszczą się prawdopodobnie trzy łóżka. Jeżeli nie, no to postawimy jeszcze jedno gdzieś. Będę chciał na pewno zrobić trzy łóżka, bo zauważyłem, że jest to niezwykle opłacalne. W ten sposób przekopiemy się przez trzy grudy śmieci. Mamy dostęp do jeszcze jednej szafy. Mam nadzieję, że jest ona otwarta. Owszem. A w niej następna porcja jedzenia oraz wytrych. Więc to będzie jak najbardziej przydatne. Elegancko. Dwa wytrychy. Co byśmy mogli jeszcze tutaj zrobić? Szczerze mówiąc, niewiele. Gdzie ta Erika? Aha, robi łóżko. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie coś jeszcze zrobić. Dwa wytrychy. Chcę sobie je na pewno zostawić. Zrobiłbym z chęcią również kuchenkę. To będzie na pewno przydatne. Zróbmy tą kuchenkę i postawmy ją sobie w kuchni. Ustaw. Tak, oczywiście, że tak. Ale kolego, biegiem. Bruno, tak, możesz sobie usiąść. Arika, ty nie musisz spać. Ho! Szczerze mówiąc... Na dach już chyba się nie da wejść. No, raczej nie. Arika, no sprawdźmy w takim razie, czy jestem jeszcze w stanie wykonać warsztacik. Prawdopodobnie nie, ale... Ale kto wie? A nóż widelec. O, pysznie. Oczywiście, że z chęcią bym zrobił warsztat. I warsztat ustawmy do cholery tutaj, tak. Ustaw. Elegancko. I to myślę, że wystarczającą ilość rzeczy zrobiliśmy w ciągu tego dnia. Mamy jedno łóżko, mamy kuchenkę, która będzie nam już niedługo służyła. I będziemy mieli warsztat, który prawdopodobnie nie skończę. 7 godzina, więc koniec dnia. Czy o 8 jest koniec dnia? Aha, o 8, no to skończę jeszcze warsztat i spróbuję zrobić łom. Tylko, że tam Arika walczy z tym warsztatem. Właśnie. Czy da się zrobić? Nie da się zrobić łom. Co nam brakuje? Materiałów. Znakomicie, więc spróbujemy je zdobyć w ciągu nocy. Koniec dnia. Bliźniak, z połowy został z gliszcza. Niebezpieczeństwo tutaj jest. Na pewno jeszcze się nie wybiorę. Rudera. Bezdomni. Części dużo, broń niewiele i nasze... Aha, i odstrzelany domek. Dobrze. Wybierzmy się w najdalszą część, ponieważ zauważyliście, że prawdopodobnie było to w tym gameplayu, który reprezentowałem na moim kanale, że walki zamknęły część lokacji, do których nie mogliśmy się dostać, więc z chęcią, cholera, i każdy tylko 10 może zabrać rzeczy. Dobra, Arika, ty się skradasz, więc ty poszukasz zapasów. Ty śpi, powiedzmy, w łóżku. Ty czuwaj. Chociaż nie, wszyscy czuwajcie. I wybierzmy się tak, do Rudery. Potrzebujemy materiałów, jednoznacznie, więc przygotujmy się. Oczywiście, że zabierzmy ze sobą wytrychy i lecimy. Okej, jesteśmy na miejscu. Całkowicie dla mnie nowa lokacja, także nie wiem, czy powinienem być tu ostrożny, czy nie. Na pewno będę zbierał wszystko po kolei, co leci, jak leci. Pójdźmy sobie na dół. Tu na razie nic nie słyszymy, więc można spokojnie sobie biegać. Elegancko, tego mi brakowało. Do wytwarzania różnego rodzaju przedmiotów. Trochę drewna. Stąd, powiedzmy sobie szczerze, nic więcej nie będę chciał brać. Cukier. Elegancko. Woda. Na razie, powiedzmy, woda. Tak, weźmy wodę. Ona się może przydać. Coś więcej? Nic. Wyjdź. Wbijamy tutaj, do tego pokoju teraz. Otwórzmy sobie drzwi. Otwórzmy jeszcze jedne drzwi.
cała noc przed nami, więc spokojnie możemy buszować. Jeszcze cukru trochę. Okej, stąd już wszystko. Zerknijmy przez szparkę. Oj, to ktoś jest. Zabarykadowane drzwi. No to górą. To nie jest dla nas zbyt wielki problem, bo tutaj na szczęście lokacje są zorganizowane tak, że wszędzie można się dostać, tylko często trzeba troszkę się przejść dłuższą drogą, żeby gdzieś dotrzeć. Tego nie mogę. To mogę pozbierać. Jeszcze cukier. Elegancko. O. Sprawdźmy tutaj jakiś napis. Droższa Maszo, schronienie się wśród bezdomnych. Nie jestem już nauczycielem ani artystą, lecz jednym z nich ciągle brakuje żywności, więc część moich znajomych odeszła. Nie martw się, też poszukam lepszego schronienia, gdy tylko skończę mój obraz. Okej. Czyli jakiś artysta malarz tutaj również żyje. Tak, bezdomni są tak jakby nieszkodliwi póki co. Więc spokojnie można sobie tutaj baraszkować. Sporo, sporo cukru żeśmy zdobyli. Sprawdźmy jeszcze górę. O, elegancko. Coś jeszcze do pozbierania. Ha, więcej nie zbiorę. Aj, tu nie mam piły, żeby się przepiłować. Dobra, zobaczmy, czy ta bezdomna faktycznie jest nieszkodliwa, czy zacznie do mnie, nie wiem, rzucać śmieciami na przykład. O, stop, stop. Czy mogę ci pomóc? Nie mam żywności, chłopie. Zaraz zobaczymy, może ty mi zaproponujesz coś na wymianę. To byłoby ciekawe, ale wcześniej sprawdźmy sobie szafę. Elegancko, wytryk poszedł, ale mamy dostęp do palaczy. U nas są palacze, ludzie, więc... A, to na razie nie będzie mi aż tak bardzo potrzebne. Książka jak najbardziej. Drewno jak najbardziej. Do cholery jasnej, mamy jeszcze wodę. I z... Holender jasny, czego się pozbyć? Wow, trochę przeszkadza jednak ograniczony... Co to jest w ogóle? Dobry skręt. A to jest po prostu skręt. Weźmy skręt. Nasi palacze będą zadowoleni z tego powodu. Sprawdźmy, czy można coś tutaj... O, Holender. Jestem taki głodny, chłopie. Nie mam nic do jedzenia, co mógłbym ci dać. Nie teraz. Nie teraz jednoznacznie. Sprawdźmy jeszcze tą okolicę. I co, będzie się gość za mną wlekł? Do cholery. Dobra, wracajmy do domu. Skończymy noc pierwszą. Niestety nie mogę ci pomóc. Okej, mamy dzień drugi. Trochę materiałów przyniosłem. Mam tą książkę. No ja ją przyniosłem. Udało mi się znaleźć masę fajnych rzeczy. Co za noc. Właśnie, znaleźliśmy fajki. Dzięki temu nasi ludkowie będą mogli sobie zmęczona. No to do łóżeczka, dziewucho. Zresztą każdy jest chyba zmęczony. Głodny i zmęczony, głodny i zmęczony. Wszyscy głodni do cholery. Facet, ty polecisz zrobić coś na warsztacie, a ty podleć już do tych drzwi. A będziecie już powolutku pracować łomem, który za chwilkę będzie tutaj już zrobiony przez nas. Bardzo chcę znaleźć marchewki, żeby wykonać dwie zupki, a nie jedną. To jest jednak bardziej opłacalne. Szczególnie, że kiedy przestaję, że kiedy nie będę kradł, bo nie chcę kraść. Ilość żywności jest naprawdę ograniczona i zostaje tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Może jeszcze wytrych. Nie, nic już nie zrobimy, wyjdź. Zostaje tylko i wyłącznie. Aj, no nic nie zrobimy totalnie. Dobra, wyjdź. Koleś, zacznij się przekopywać przez tą grudę śmieci. Romek, ty wyważ te drzwi.
Kiedy przestajemy kraść, no to po prostu ilość żywności staje się naprawdę zminimalizowana i trzeba o nią dbać. Bardzo często będziemy musieli na wymianę traktować jedzonko. Ty się zajmij tym w takim bądź razie. Poprzekopujemy się przez wszystko. Jeszcze zostało nam tutaj i tutaj łom do wykorzystania, ale Arika na pewno chce, żeby sobie odpoczęła. Ramek się na pewno przyda z umiejętnością wyszkolenia w walce. Kim on w ogóle był w przeszłości? Pewnie wojskowym, no właśnie, wojskowy. Ale to nie w tym momencie się przyda, z tego powodu, że na razie nie mamy czym nawet za bardzo walczyć. Poza tym Romek, skoro jest dobry w walce, to bardzo bym chciał, żeby on czuwał w nocy. Do cholery, tak, to jest dobra myśl. Więc, skoro ty będziesz czuwał w nocy, Romku, to będziesz zaraz leciał do łóżeczka, a Arika, która wypoczęła... Do łóżeczka, Romciu. Arika kontynuuje twoją pracę. Tak, to wydaje się bardzo, bardzo sensowne. Zresztą tutaj Bruno już prawie skończył kopanie, więc wyważaj drzwi i sprawdzimy, co jest w szafie. Może marchewki znajdziemy. No, elegancko. Bruno, wyważaj drzwi. Chętnie byś coś zjadł. No zaraz, stary. Jeszcze dodatek zmęczony jesteś. Dobra, co jest w tej szafie? To jest bardzo interesujące. Pociski i lekarstwo, to się też przyda, jednoznacznie. Dobra, ty możesz teraz, powiedzmy sobie szczerze, zejść na dół i zabrać się za tą szafę. Arika, za tą szafę. O, wody więcej i broń. Tak, bierzemy wszystko. To się jak najbardziej przyda. Ariko, ty leć do tej szafy w takim razie. Bruno chyba będzie jednak pierwszy. Tak, Bruno jest pierwszy. No nic. Zaraz skończy tam pracę, więc ty się zajmiesz tą szafą. Aż mnie skręca z ciekawości, co się tam kryje. Jeszcze lekarstwa, więcej cukru i amunicja. Bierzemy wszystko oczywiście. Arika, czemu ty nie robisz tutaj nic? Arika. Do cholery jasnej. Zajmij się tym. Ekstra. Dobra, Bruno, ty poleć w takim razie do warsztatu. To może być też przydatne. Zrobienie czegoś, na przykład drugiego łóżka, żeby mieć na zapas. O, coś na handel, elegancko. Bądź bimberowni w końcu i zrobić bimber. I zacząć robić bimber. Nie mogę. No tak, nie mogę. Co ja muszę, żeby zrobić? To muszę mieć, materiałów więcej, dobrze. Nie szkodzi. Więc to chyba wszystko na dzisiaj. Jeszcze ewentualnie, Bruno, mógłbyś zrobić... Nie, nie rób jedzonka na razie. Na razie nie rób jedzonka. Czy tutaj każda szafa jest na pewno przeszukana? O, Bruno, możesz iść się wyspać. Teraz wszyscy są tylko i wyłącznie... głodni. I kończy się już dzień. Dobra, no to skończmy ten dzień. Pojawiło się coś nowego. Kościół Marii Panny. Zachować ostrożność. Ciekawe. Oraz garaż. Również zachować ostrożność. Dobra, wybierzmy się w takim razie. Ty jesteś zmęczony, to ty może się wyśpi. Ty jesteś... dobry w walce, to ty czuwaj, a ty szukasz zapasów i wybierzemy się na przykład do kościoła Maryi Panny, bądź do garażu. Tak, lećmy do garażu. Bierzemy oczywiście ze sobą wytrych i łom na wszelki wypadek, co troszkę ograniczy nasze możliwości przenoszenia rzeczy,
ale zwiększy możliwość przeszukiwania, więc lecimy. Okej, jesteśmy. Tu mamy niby zachować ostrożność, więc jak najbardziej będę się skradał. Nie ma bata, żebym tutaj sobie biegał. Tak, bierz wszystko, jak najbardziej. Tu na górze coś... Ojojoj, przeczytajmy notatkę. Mam dość krycia się, do zobaczenia w niebie. Okej, koleś. Tutaj widocznie trzeba było się faktycznie kryć. Mam nadzieję, że nie strzela tutaj żaden snajper, bo jest również lokacja ze snajperem. Gdzie mocno, mocno obrywałem. Ale nie widzieliście tego. No i co tutaj zabierać? Na pewno materiały. Na pewno te materiały będą mi niesamowicie przydatne. Liście. Czy ja potrzebuję tych liści? Raczej nie. Drzewo. Przyda się. Jak najbardziej. No i co? Jeszcze jeden materiał by się przydał do zabrania. Dobra, zwiedźmy tę lokację trochę głębiej już. Wybadajmy. Przed czym tutaj należy zachować ostrożność? To mnie bardzo ciekawi. Wbijamy na górę. O cholera. Nie mam żadnych lekarstw, niestety. Co mamy zabrać? Trochę więcej tego. Tego nie zabiorę. Jakieś części elektroniczne, radio będziemy mogli sobie stworzyć. Okej. Okay. Tu są bezdomni. To raczej takie średnie niebezpieczeństwo. Znowu nie mam piły. Jakbym znalazł marchewki, to z chęcią bym je zabrał. Ale no żadnych jakoś nie widzę. Póki co. No nic. Zobaczymy, co dalej na nas czeka. Nie. Materiały. Sprawdźmy górę. Ha, na górze nic. No nic, to lecimy na dół w takim razie. Biegiem tutaj, można biec. Leki dla ojca. No chłopie, co ja ci zrobię? Nie mam lekarstw dla twojego ojca. Tu kradziesz. To co mówiłem, ten znaczek to oznacza, że będziemy kraść czyjąś własność, więc ja tego jak najbardziej nie będę robił. Ktoś tu jest? No cholera. Otwórzmy te drzwi. Mam nadzieję, że nie zareagują negatywnie na moją działalność niszczalską wandalizmu. Tak, jest, wynocha. No, na razie mnie nie atakują, także spoko. Biegajmy sobie. A oto i garaż. Jakoś nikogo tutaj nie widzę, więc spokojnie sobie przeszukajmy rzeczy. Nie ma marchewek. Interesują mnie tylko i wyłącznie marchewki w tym momencie. Tylko i wyłącznie marchewki. Leki dla ojca, do cholery. Następna lokacja, gdzie trzeba coś przynieść. Czyli tu trzeba przynieść lekarstwo, tam trzeba przynieść jedzonko. I zobaczymy, co to nam da. Może jakaś nowa osoba do nas dołączy. Dobra, jeszcze sprawdzić wypadałoby, czy ja się tutaj wbiję na górę. A, czyli nie trzeba niszczyć piły, nie trzeba zużywać. Sprawdźmy dół w takim razie. Jeszcze na dole coś jest do zebrania. No nic, nic więcej tutaj nie zbiorę. Mogę ewentualnie zniszczyć łomu trochę kawałek. Co z chęcią uczynię. Mam nadzieję, że nie zamknęli tu jakiegoś kurczę świra, który nam nie wyskoczy z nożem od razu. Dobra, wbijamy do środka. A w środku same kradzieże. Nie, totalnie nieopłacalne to było. Dobra, ludzie. Znikamy w takim razie do domciu. Jednoznacznie. Coś się tam udało nam wynieść. Arika wróciła. No i w ten sposób zaczynam dzień trzeci oraz kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Cześć czołem.